Trwa budowa Centrum Środkowego Opole Główne. Sprawdzamy, jak postęp pracy. Na razie widać, że wszystko dobrze idzie. Jesteśmy na czwartej kondygnacji bodajże tego centrum. Tutaj za mną, jak Państwo patrzycie, będzie kiedyś w przyszłości restauracja z tarasem na szczycie budynku. A te instalacje, które za mną są z tyłu, na nich będzie napis "Witamy w stolicy polskiej piosenki Opolu", więc myślę, że inwestycja będzie cieszyć się i estetycznie, i funkcjonalnie, bo powstanie tu 350 miejsc parkingowych, miejsce obsługi pasażerów, komunikacji lokalnej, autobusy i też również regionalne. Obecnie jesteśmy na etapie wykonywania prac wykończeniowych związanych z zagospodarowaniem tej przestrzeni. Piętro wyżej na dachu tego budynku znajduje się dach zielony, który będzie również dostępny dla szerokiej publiczności, dla osób z zewnątrz. Tam znajdować się będą ławki, dużo zieleni, również zieleń na ścianach, obudowy technicznych obszarów. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, to jesteśmy na etapie wykonywania podkonstrukcji pod ściany zielone na elewacjach. Będą to duże obszary, które zarówno od strony zachodniej, od strony ulicy Korfantego, jak i od strony ulicy 1 Maja będą miały dosyć dużą powierzchnię z nasadzeniami. Jeżeli chodzi o wykończenie wewnątrz, to w zasadzie budynek jest ukończony w 95%. Pozostały drobne prace związane z wyznaczeniem miejsc parkingowych. Natomiast na dole, na kondygnacji plus 1, trwa przygotowywanie miejsc, stanowisk parkingowych dla autobusów dalekobieżnych. No i pozostałe prace wykończeniowe związane z brukami. Na zewnątrz obiektu Centrum Przysiadkowego trwają prace drogowe związane z budową łącznika między ulicą 1 Maja a ulicą Armii Krajowej. No i kontynuacja prac przy ulicy 1 Maja aż do skrzyżowania z ulicą Rejmonta. To miejsce przypominało początki PRL-u, lata 60., 70. Wstydziliśmy się go bardzo. Cieszę się w związku z tym, że udało nam się doprowadzić do tej zmiany, że będziemy dumni z tego, jak wygląda brama do miasta, jeszcze jednocześnie jak to jest funkcjonalne. Duża, potrzebna zmiana w tym miejscu.